byli w tych komórkach, żeby się tak pięknie zrobiło nastrojowo, jak na dole w kopalni. Widziałeś tajgra rozchodniku, ja mu szczęść Boże, a on mi cześć. Ketum się z pancera do ringa przykuł, bo chciał spokojnie śniadanie zjeść. Długo tak siedział pod ociosem i całą kopalnia widziała, jak płakał w telefon żywym głosem. Wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim z okazji Dnia Górnika, szczęścia, zdrowia, pomyślności, dużo pieniędzy, no i wszystkiego, co się Wam należy przez tyle lat. Niech żyje nam Górniczy Stan.